16 grudnia. Najbardziej udane Boże potknięcie. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. List do Filipian 2, od 9 do 11. Boże Narodzenie stało się początkiem najbardziej udanego Bożego potknięcia. On zawsze uwielbiał ukazywać swoją moc w pozornej porażce. Dokonuje taktycznych odwrotów, aby odnieść strategiczne zwycięstwa. W Starym Testamencie Józef, jeden z 12 synów Jakuba, otrzymał we śnie obietnicę chwały i mocy. Księga Rodzaju 37, od 5 do 11. Jednak, żeby osiągnąć to zwycięstwo, musiał stać się niewolnikiem w Egipcie. I jakby tego było mało, kiedy jego warunki poprawiły się dzięki jego uczciwości, znów wszystko zmieniło się na gorsze. Nie był już niewolnikiem, ale stał się więźniem. Jednak to wszystko było zaplanowane. Zaplanowane przez Boga dla jego dobra i dobra jego rodziny, w końcu także dla dobra całego świata. W więzieniu bowiem spotkał podczaszego faraona, który finalnie doprowadził go do faraona. Ten zaś uczynił go nadzorcą Egiptu. Ostatecznie sen Józefa stał się rzeczywistością. Jego bracia oddali mu pokłon, a on uratował ich przed śmiercią głodową. Cóż za nieprawdopodobna droga do chwały! Ale taka właśnie jest droga Boża, nawet dla Jego Syna. Jezus wyparł się siebie i przyjął postać niewolnika, gorzej niż niewolnika, więźnia, i został stracony. Ale podobnie jak Józef, pozostał wierny. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano. Filipian 2, 9 i 10. Taką samą drogę Bóg ma również dla nas. Mamy obiecaną chwałę, jeśli razem z Nim będziemy cierpieć, jak mówi list do Rzymian 8, 17. Drogę do góry stanowi droga w dół. Drogę naprzód stanowi droga w tył. Droga do sukcesu wiedzie przez zaplanowane przez Boga potknięcia. Zawsze będą wyglądały i będą odczuwane, jakby były porażką. Ale jeśli Józef i Jezus mają nauczyć nas czegoś w te święta, to właśnie tego. Co szatan i grzeszni ludzie zamierzali ku złemu, Bóg zamierzył to ku dobremu. Księga Rodzaju 50:20. Bojaźliwi święci, nowej nabierzcie odwagi. Chmury, których tak bardzo się obawiacie, pełne są miłosierdzia i zostaną oberwane, a błogosławieństwa wyleją się na głowy wasze.